To była miła chwila dla uczniów publicznej szkoły podstawowej nr 17 w Radomiu. We wtorek siatkarki oraz sztab szkoleniowy ekstraklasowej Elekrek Radomki Radom przeprowadziły pokazowy trening, zachęcając tym samym dzieci do aktywnego uprawiania sportu. Z Leclerciem współpracujemy już od lat w różnych innych formach i narodził się taki pomysł, żeby promować siatkówkę dziewczęcą tu na osiedlu Południe. Wiemy, że Leclerc też funkcjonuje tutaj w dużej części na osiedlu Południe i wspólnie z panem prezesem zdecydowaliśmy, że spróbujemy zachęcić dziewczęta do tego, aby tą piękną, elegancką dyscyplinę sportu promować w Radomiu. Tym bardziej, że mamy tradycję w Radomiu siatkówki żeńskiej. Wszystko się udało. Myślę, ocenić będzie można dopiero po, jaki będzie odzew dziewczynek tutaj z chęcią do treningów. Mamy zamiar organizować coraz więcej takich treningów pokazowych w szkołach, żeby pokazać, że jest alternatywa dla dziewczynek sportowa w Radomiu w związku z reaktywacją drużyny ekstraklasy. Takie działanie dla Radomki i dla dyscypliny, a jednocześnie myślę, że prozdrowotne. Można powiedzieć też, znaleźć elementy w tym wszystkim, żeby dzieci przygarnąć do sportu, żeby się zaczęły ruszać, żeby częściej bywały na sali gimnastycznej przed komputerem. A poza tym druga rzecz, czyli pokazanie dziewczyn, pokazanie zespołu, żeby zachęcić do przychodzenia z całymi rodzinami na nasze mecze, na mecze ligowe Radomki. Zespół Radomki Radom odbył pokazowy trening, a w międzyczasie zawodniczki oraz trenerzy rozdawali autografy i robili pamiątkowe zdjęcia z uczniami PSP nr 17. Uczniowie bardzo pozytywnie oceniali wtorkowe spotkanie. Bardzo mi się podoba, bo lubię siatkówkę. Bardzo, tak, bardzo. Co najbardziej? No, ten mecz. Autografy. Mecz. Zwieńczeniem spotkania było rozdawanie gadżetów klubowych.